No dobra, meczyk Titan versus, no ja, tak, mój pop, można powiedzieć, zagrałem Titan versus Ibet w moim teamie, jak grałem. Mecz o dostanie się na Majora, na LANie, w Close Quali i to było CSGO, ale to był CSik. Pięć zestawów granatów, to coś pięknego, nie? My tak graliśmy, ale zobaczcie, no tak jak mówię, Titan, trzy kewy normalnie, ale my graliśmy jak my chcieliśmy, nie? I to było też spoko. My mieliśmy takie coś, że my po prostu sobie graliśmy nie jakaś meta, jak ludzie chcą, po prostu też mogliśmy oglądać dema grają, my po swojemu graliśmy. Mieliśmy swoje taktyki, sobie robiliśmy i dlatego też zaskoczyliśmy, nie? Wszystkich. Ja nie potrafię. Ja suspa grałem, to grałem 5-7 i smoka prawie cały czas, nie? Później zmieniłem, jak troszkę już lepiej mi szło z tego pistola. Tutaj zagrałem życiówkę w tym meczu. I to my dwa pistole tu przegraliśmy, nie? To było najlepsze. No tu kłopoty. No to było dużo, dużo widzów było, no. Forsik, znowu 5-7-ik. Ale zobaczcie, ja też się nie bałem grać. Nie byłem osrany, normalnie przechodzę. To też troszkę inaczej grałem wtedy, nie? Człowiek się nie bał, był odważniejszy. Był stres? Nie, nie. Ty zeciak, ale ja byłem top za młodo akurat. No ja ci powiem, że byłem top, więc no. No ja słabym graczem nie byłem, tak? Jaka była moja ulubiona mapa? Train chyba. Lubiłem Train grać. Train, Dust. Lubiłem te mapy grać. Dalej jestem top iglem? Nie. Jestem emerytowanym zawodnikiem, to jak mam być top iglem? No i chuj, niezły headzik od razu. Na tu eko graliśmy. No dobra, co tutaj będzie? Pierwszy full. Tu dwa fragi miałem. Widziałem, jak tu rzucał szok z fleszyka. Od razu smoke odpowiadam. Też, żeby nikt nie przeszedł, jakby co. Chyba sama runda się wygrała. Szok mi zniknął w smoku. Ale ja się spodziewałem, nie? Że tam gdzieś się kryje Szok. Gdzieś się kryje. Jeszcze na drabę wszedł w ralę, żeby zbejtować jakby co. Ale ta MK to też była dobra z tłumikiem, nie? Jezu, jaka to dobra MK była. Ralen snajperem był? Nie, Pit był snajperem, ale Ralen. U nas. My mieliśmy w teamie tak, że u nas grał snajper ten, kto chce. Ja czasami raz Ralen, raz Pit, raz Furlan grał. Nie mieliśmy takiego nominalnego snajpera. No ale Ralen dobrze grał ze snajpy. Pit też dobrze grał ze snajpy, nie? Zależy, jak komu siadał mecz, nie? Ale ja pamiętam, jak ja wkurwiałem właśnie tu między szóstkami, jak grałem. Jak ja tak w te Titan, że szok, nie? Kręciłem się, kręciłem. Zobaczcie, tu też refleks. Tu typa zauważyłem. Ledwo, ledwo. Typa. Ja w tym CS-ie w dwójce teraz bym w ogóle tam typa nie zauważył. W ogóle bym nie zauważył typa, nie? Że tam gościu przeszedł, bym patrzył dalej gdzieś pod nogę, nie? Czy zawsze miałem. Ogólnie to miałem sensa 1000 DPI i 1,38 sensa, nie? 1,38 sensa, tak, zawsze grałem na 16 na 9 rozdziałce. No, jak monitor 16 na 9 dostałem, to grałem na Full HD, tak? A jeśli miałem 4 na 3 monitor 19-calowy, to 4 na 3, bo się inaczej nie dało, nie? Nie, no, człowiek kiedyś nie bał się grać, nie? Ja ostatnio z Białym też o tym gadałem. Biały mi też powiedział, że teraz to myśli cały czas, czy wychylić, czy nie wychylić. Kiedyś to człowiek wychodził, więc strzelał, tak? A teraz to zawahania są, nie zawahania. Człowiek myśli 10 razy, czy flecha rzucić, czy nie rzucić, tylko się strzelał, nie? Po prostu wychodził, nie? Ogólnie dla też ludzi, co nie wiedzą, Pit ogólnie miał odwróconą oś myszki góra-dół, czyli jak dawał do góry, to mu szło na dół, a jak dawał do góry, to mu szło. Jak dawał do góry, to mu szło na dół, a jak na dół, to szło mu do góry. O tak, nie? I napierdalał, no to było przyzwyczajenie z Quake'a, bo kiedyś w Quake'a dwójkę się tak grało, nie? O, zobaczyłem Shoxa sawupką. Tu pamiętam, że za późno info Ralenowi dałem, że snajper wcelowany jest, kurwa, nie? I on akurat wychylił. O, zastanawiam się, jak rzucić granat. I cały czas na kanapce grałem to, co wychodziło, nie? To, co kasowałem. Ale tu chyba weszli, tu nie dało się tego odbić już. No, tego się nie dało już odbić raczej, no. Tu już trzeba było chować. I zobaczcie, jaki nóż mam. Zobaczcie, jaki mam nóż. To był mój nóż na kualach do Majora. O, dostanie Co, ty w się szoku jesteś? Na Pieniądze ten mi wysyłasz? turniej. Czujesz się spełniony jako gracz? Czy uważasz, że mogłeś dużo więcej osiągnąć? Uważam, że tak. Dostałem się na majory, grałem na największych turniejach. Wydaje mi się, że tak. Oczywiście zawsze można było więcej osiągnąć, tak? Ale jest okej, tak? Też mi zdrowie nie pozwalało osiągnąć też jeszcze więcej, bo ja miałem cały czas problemy ze zdrowiem. Do dzisiaj mam. Miałem bardzo poważną chorobę, ale to nie chcę mówić, może kiedyś powiem. Tyle, ile mogłem, to wyciągnąłem. Nie żałuję niczego akurat.
Zobaczcie, jaki movement, jaki przeskok, czy jak snajper wcelowany. To był trening, nie? I człowiek nie bał się, jak z drabinki sobie wyskoczył. Te drabiny też były zbugowane w tym CSGO. Jezu, na tych wagonach, to takie jaja, że chuj, nie? Zobaczcie, jak ja sobie podchodzę i mam wyjebane, nie? Tu gram tak naprawdę, no... Kałach i MK, nie? Zachowana. Pit, dwa fragi na odnodze. Zobaczcie, kwaki unik. Wiedziałem, że jest snajper. Zobaczcie, ten skok. Aż w nogi mi typ. To był skok. To były uniki. Tak się grało, stary. No, jednak Nejdzik nie poleciał. No tutaj to się trochę zagubiłem, ale nie spodziewałem się, że mnie dojedzie tak, nie? No ale tu chyba, nie wiem, czy czasu nie starczyło Smithowi. Ogólnie tu, jak on pobiegł, nie? Miał 17 sekund, pobiegł na B, mu czasu nie starczyło, nie? Pit nie był toksikiem. Dla mnie nigdy Pit nie był toksikiem. Ja go uważałem zawsze za dobrego kumpla i nigdy nie mogę złego słowa o Picie powiedzieć. Miał swój charakter, ale po prostu Pit nie lubił, jak gracze grali jak debile albo coś i on tak ich cisnął, po prostu, no. A niektórzy nie potrafili po prostu przyjąć po prostu takich rzeczy od niego. Po prostu z Pitem trzeba było umieć rozmawiać. Niektórzy od razu, wiecie, ego, top, czy nie dało się rozmawiać, nie? Z Toksem? Toks? No śmiesznie. W skrócie był toksik? Nie, w skrócie nie był toksik. Dużo ludzi nie wie, co to znaczenie ma toksik. Czyli uważasz, że jeśli gość grający w zespole widzisz, jak typ odpie co rundę i mu powiesz, co robi nie tak, oczywiście w taki sposób, że no opierdolisz go i widzisz to wiele razy, a gościu nie zmieni swojej gry i będzie dalej to robił tobie na złość, to powiesz, że jest toksik, bo cię opier... Stark był botem w CS-a, był na swoją miejscowe, na kanapkę. Tu przewiniemy, bo tu raczej nic się będzie działo, bo tu będzie wejście B. Furlan B krył, pamiętam. Tu mi grę zlagowało, zobaczcie, ogólnie na kłasach, zobaczcie, jak mi grę tu zlagowało, patrzcie na to. Widzicie, jak celownik mi się za ten? Tu mi grę zlagowało, nie? Normalnie laga dostałem, nie? Dostałem laga na 2 sekundy. Ale dobrze, później już tego nie było. Nie wiem czemu w ogóle dostałem tego laga. Też Ralen powiedział, że ty wyskoczył na kanapkę. Na Pronaxa, to była miejscowa Pronax. Też chujowego flesza tu dałem. Trzeba zacząć grać agresywnie, nie, widzowie? Trzeba zacząć grać, ale tu ciężko się przestawić na to, no. Ciężko się przestawić na to. Człowiek jak jest iglem, to też więcej myśli. Tu też byłem iglem, ale tu się nie bałem grać, nie? Od razu, zobaczcie. Dwa fragi poszły na odnodze. Podkrócenie Elki, od razu podkrócenie Elki jest, żeby wejść tu do środka, żeby jak co nie dać im wyjść, a nie stanie na... Tu szok zbejtowany, słuchajcie, ogólnie wiecie czemu szok się zbejtował na ten granat? No to był dobry granat, 200 IQ. Tylko dlatego szok się zbejtował, bo kiedyś w CS-ie nie było słychać zawleczki, jak wyciągasz, rzucasz granat, nie? Nie było tego słychać. I tu Shoxa się porobiło, tak? I był w szoku, nie? Dlatego. I to było spoko. No ja uważam, że to po prostu... No to było OP, tak? No ale to każdy mógł to robić, nie? Nie, Emrite. To jest w czasach, kiedy ty nigdy takiego poziomu byś nie osiągnął, wiesz? I nie osiągniesz pewnie, no. Ogólnie Emrite mi powiedział, widzowie, takie coś, że gość, jeśli on by grał wtedy, no to on by też na Majora się dostał, nie? Tak jak teraz, taki jak poziom widział, jaki był, to on by też teraz na Majora się dostał, nie? No ale tak tylko zostawię, no ale wydaje mi się, żeby się nie dostał, no ale...
Tutaj od razu obiegłem od nogi, nie? Kiedyś ogólnie też mózg mu inaczej pracował. Teraz jestem. Ja mam tak teraz, że moje. Jak ja ruszam myszką, nie? Jak ja ruszam myszką, to moje oczy nie nadążają za tym, co się dzieje na ekranie. Po prostu, jak szybko ruszam myszką. Kiedyś takiego czegoś nie miałem. Teraz w ogóle podjąłem, wiesz, tą decyzję, obiegłem całą mapę, zrobiłem dwa fragi, tak, do Elki. Nikt się nie spodziewał takiej zagrywki, no też by się nikt nie spodziewał. No a tu, dalej, tam, teraz bym stał, na nic nie robił pewnie. Rustek, tak, no patrzę na radar dużo, nie? Patrzę na radar dużo. Ty był rush od nogą, tak, z granatami i ty chciał przez smoka po prostu w timing wyjść, ale ja tam byłem, czyhałem cały czas, jak tam lis polowałem na tego typa z Elki, cały czas polowałem na typa z Elki, no. I my tu pistola przegraliśmy jeszcze, nie? O, to jest gra, patrzcie, też. Tu blokował BS, patrzcie, idę do przodu, coś mnie blokuje, nie? BS mnie blokował. Jaki mapul chciałbym zmienić? No na pewno bym w Miraża i na pewno bym w Tigo, no. Ale no co oni mogą dać? No nie ma map, no Tuscan, tak? Niby jest Tuscan zrobiony, ale stwierdzili, podobno tam stwierdzili, że ta mapa nie wiadomo czy się nadaje do CS-a w ogóle dwójki, tak? No moim zdaniem i tak powinna wlecieć, no. Train? Co jest się z Trainem stało? Wiecie co? Od kiedy oni Traina? Bo mi się wydaje, że oni w ogóle go nie ruszyli. Oni go w ogóle nie ruszyli, Kobla nie dodadzą, no. Ogólnie też Titan w ogóle się nie spodziewało, że my taką agresję będziemy grali, nie? Ogólnie patrzcie tu. Ogólnie w tym CS-ie był też taki bug, że jak patrzyłeś normalnie naprzód, jak chciałeś zejść tyłem drabiną po prostu, to cię podrzucało do góry. Dlatego zobaczcie, tu do góry patrzę teraz, żeby zejść na dół, o. Bo tak cię podrzucało do góry i Valve takiego czegoś 3 lata nie potrafiło naprawić. Ogólnie tak jest, jak trainer to polski CS się skończył. Tak, tak to wygląda. Czy komenda minus high działa? Nie wiem ogólnie. Ja nie wiem właśnie, że te komendy niektóre działają, które nie działają. Ja ogólnie też w tej drużynie jak grałem agresję tą Elkę, tak? No to ja byłem odpowiedzialny. Tu fajny head ogólnie wleciał. No tu był fajny head. Ogólnie w tej drużynie byłem odpowiedzialny w ogóle za Elkę, tak? I miałem po prostu typu na którzy z Elki wychodzą, nie? My tak mieliśmy ustalone, gruby był odpowiedzialny za krótką i po prostu nie mieli tam typy, nie miały tam wyjść, nie? I tyle. No tutaj trochę konie siadło mi. A wiedziałem, że typy będą tam rushowały, nie? Wiedziałem, że typy jak smoke pierwszy się odbił i flash, znaczy jak flash widziałem jak leci, zobaczcie. Jak tu wybuchł flash, to od razu wiedziałem, że będzie raz krótkie. No ale też za późno wychyliłem troszkę, nie? No to był mój błąd, że mogłem wcześniej być celowany. Ale i tak powinien tego pierwszego fraga zdobyć, uważam, no. Znowu mnie tu zablokowało to gówno. No my graliśmy bez koszulek, jasne. No my graliśmy bez koszulek na... Oni znowu tu chcieli drabiną wyjść, Elką. Ale tu bez szans, no. Bo właśnie oni się nie spodziewali, my byliśmy drużyną, która nie grała tak agresywnie, nie? Na tym trainie. My graliśmy strasznie agresywnie. I dlatego Titan się w ogóle było w szoku, że my, ja taką agresję grałem na, cały czas na kanapce i oni byli w szoku takiej rzeczy. Że my taką agresję graliśmy, nie? I zobaczcie, my ogólnie wiedzieliśmy, że to jest fake i od razu trzy osoby na B już idą, tak? Też Furlan dał info. Dał Furlan info, że pod Besą, że jest rush jakiś, od razu powrót i jeszcze gruby zaczął wracać. No ale ten MR15, no to było dobre, nie? No miał, połowę deadów miał ode mnie. I zobaczcie też, jakie zestawy. Typy mają 5 kebów, my mamy granaty same. My sobie tak ustaliliśmy, że tak gramy i patrzyliśmy na inne drużyny, jak grają. My sami sobie ustaliliśmy taktyki, dlatego drużyny też nie wiedziały, jak na nas grać czasami, nie? Ale później już wiadomo, analizy porobiłem, to już ciężej się grało, to jest chyba normalne, nie? I my też dobrze na lanie graliśmy w miarę, nie? My też dobrze na lanie graliśmy. My się drużyną, która dobrze na lanie grała, nie? My tu execute na A normalnie, fejka na B i execute A, o ile pamiętam. Poczekaliśmy dłużej. I tu i tak w pistol był, nie? A, fake na A i wejście B, okej, okay, ale to strasznie ten fake, zobaczcie. Typ za późno z drabiny wyszedł.
Bo pistol miał wyglądać tak, że typ w smołkach przedostaje się do eski, nie? No i on tam się przedostał, tak? Ale no, już typy z B się wyjebały, no. No fake był tragiczny w tym pistolu. I znowu pistol drugi, tak? Tu na eko to nie ma co oglądać, my tu w ogóle po prostu zraszowaliśmy. Tu my jeszcze jedno eko zagraliśmy, w ogóle nie graliśmy Forza, żeby mieć dużo hajsu. Tutaj headzik o trzy kule i pyk. Czy mam kontakt z grubym? Pisał do mnie ostatnio, że może jakiegoś Faceita czy premierka zagrać, ale ogólnie jak dużo osób nie wie, no to gruby jest analitykiem Face, nie? Jak nie wiecie. Dużo osób nie wie, że gruby jest analitykiem Face, nie? Nie no, gruby nie miał żony, co ty? No tak, no maniak, ja wiem, no ale Scream to miał takie. Nie troluję, no to naprawdę, no. Ale on jest tam analitykiem, no to on tam po prostu analizuje mecze, tak? Przeciwników. Oj, my ogólnie, słuchajcie, byliśmy pierwszym teamem, który raszował. Zobaczcie, patrzcie, mieliśmy takie granaty. Ja tu rzucałem granaty, z kim ja tu rzucam? Już nie, Furlanem chyba. Najlepsze respy raszowały drabą i flashowaliśmy na wyjście i ze smokami od razu wychodzili i my takie rasze robiliśmy. Jeden z pierwszych teamów i nikt nie potrafił tego obronić właśnie, bo nikt takich rzeczy nie robił. Bo takie rzeczy ja wymyślałem i Furlan takie rzeczy wymyślał. Zobaczcie, wszyscy mają biało, zobaczcie, nie? I typy my z draby wychodziliśmy, nie? Sobie. Z draby i z Elki wychodziliśmy. Tyle tam fleszy leciało, że my sobie wychodziliśmy i kasowaliśmy, nie? No ale tu trzy fragi, łatwe dla mnie. I ja mówię, czy my robi się tutaj to samo? Tak, smoke na odnogę właśnie, żeby odciąć i zobaczcie, jest to samo grane. Identycznie ta sama runda. Ale nie wiem, czy tą rundę wygraliśmy. Nawet. No, dwa fragi poszły tam lekko. No, z daleka full auto waliłem, to wiadomo, że może zejść, nie? No, ale tą rundę też wygraliśmy, tak? 12-8. To jest tylko mój POW, nie? To było BO1. To nie było BO3, to było BO1. BO3 grało się w drabince przegranych. O, tutaj to nieźle poszło. No, ale czasami można nie trafić, no. Kiedyś trzeba nie trafić, nie? Już za dużo bym trafiałem już, tak. I zobaczcie, to jest w ogóle hit. Tutaj mówi do mnie ktoś, że nie potrafi granatu rzucić. Nie pamiętam, kto to był. I jak wracam i mówię, dobra, to rzucę. Wracam i ustawiam się mniej więcej i rzucam granat, nie? I normalnie trafiam ten granat, to jest najlepsze, nie? Ogólnie ta runda była też mistrzowska nasza. Słuchajcie, to była runda, w której leżał smoke między szóstkami, leżał smoke na odnodze. Leżał smok na elektryku i my po fleszach robiliśmy lekki przestój i wychodziliśmy na łoku z Elki. Taką ciszę robiliśmy, nie? I tu na łoku z Elki wychodziliśmy, nie? To była też spoko runda ogólnie. Tu z grubym 2 na 2 zostałem i tą rundę też ugraliśmy, ale tu gruby ogólnie dał dobrego kola, pamiętam. Tu gruby zagrał jak totalny szef akurat. Zobaczycie, ja zaraz wam powiem, co gruby mi powiedział. Patrzcie, gruby zabija z Elki i teraz gruby tak, do mnie. Ja mówię, chodźmy na odnogę i gruby teraz powiedział, że będzie bieg jak nie, że będzie bieg jak... I to wyglądało jakby on na B chciał biec, patrzcie. Będzie bieg jak zjeb, a ja idę na łoku za nim, nie? I tylko go zabił, on nie sprawdził do końca. I on już biegł na B, nie? No tu gruby dał dobrego w kola, nie? No drabiny ta, no drabiny miałem do perfekcji opanowane. Ja kiedyś movement miałem bardzo dobry, stary, no. Ja movement miałem dobry, no ale, no wiesz, z wiekiem to już nie to samo, jak się też nie gra tyle. Tu jest aż chyba też ten rush robiony, czy fake? Nie, teraz fake poleciał, teraz fake. Tu RPK mi podszedł chyba. Nie, ty pod nogę skrócił na W w ogóle, zobaczcie, ja tu nawet nie widziałem, ty. Ty pod nogę na W z P90 Smith skrócił już. No dobrego, dobrego dał kola. Tu byłem w kompletnym szoku, że typ zaszedł, nie?
Maniak za dużo na B zrobił, nie? Że on w ogóle zabił z 5-7 na pierwszą osobę, to już była lipa. Ale później to już się skapnęli, że to gramy, nie? Już było ciężko. Ale my też rundy powinniśmy wygrać. Mamy open fraga, na przykład mamy 4-3 i przegrywamy takie rundy, nie? RPK zabija dwie osoby, co nie powinien zabić, nie? Na przykład. Teraz eko graliśmy, to na eko za dużo nie będzie, nie? Wyjście z blokami normalnie. My ogólnie prawie ten mecz przejebaliśmy, nie? Było 14-8 i było 14-15 dla Titan, nie? A później poszedł złoty kol ode mnie. No i łatwa runda, nie? Kiedy współpraca z HyperX? Nie wiem, chyba nigdy, no. Nie no, nie mówię nigdy. Na razie nie planuję, tak? Jak na razie. Na razie nie planuję. Teraz trochę wolniejszą rundę zagraliśmy, bo wiedzieliśmy, że chłopacy, no, trochę tą szybką grę ogarnęli. No to mówię, no trzeba wolniej troszkę pograć, nie? Tutaj też chujowo zagrałem, nie? Zobaczcie, wybuch flash i zamiast wychylić na normalnie na white piku, to też tak wychyliłem, tak jakbym się nie spodziewał, nie? Tego. A poleciał flash do Elki. Tak jak bot zagrałem na przykład, nie? Tutaj też. 14-13, zobaczcie. Tu pauza taktyczna poszła od nas. I snajper, kwartosz. I zobacz, kasacja, Kenny S. Elbląga. Tak, ja iglowałem, no ja ogólnie iglem byłem, nie? Ja w CSGO i w CS Source'a byłem iglem, no. Do pewnego momentu byłem i... Znaczy, wiesz, ja były drużyny, gdzie nie iglowałem. Na przykład w Mymie, jak grałem, nie iglowałem CSGO. Dobry gaming grałem, takiej drużynie z Lordem, to nie iglowałem, bo tam Lord iglował. A później już ja iglowałem, nie? Tam, gdzie nie grałem, no to ja iglowałem, nie? Tutaj ogólnie miała być sytuacja taka, że właśnie zabijamy osobę jedną z tego. A, ja próbuję zabić i wejście B, ale też za długo czekaliśmy, no. Za długo czekaliśmy, powinniśmy podjąć tą decyzję szybciej, że ja zabijam z A i od razu B powinno być wejście, nie? Górą. A tu trochę za długo czekaliśmy. Też chłopacy na B się nie popisali, zobaczcie. Na radarze. Chłopacy na B są wcelowani i maniak sprawdza pokoje B i on kasuje osobę i ucieka jeszcze, nie? No tu było chujowe, bo też był call, żeby czekać, tak? Jak najdłużej czekać. No a maniak nie powinien tam osoby zabić, nie? Zobaczył też bombę. I tu już cofaliśmy. No też zobaczcie, jedna osoba tylko jest na elektryku, nie? Tylko Shox jest. No ja tą rundę to też, no mi ciężko było ugrać. Tu widziałem typa, zobaczcie, już myślałem, że go trafię, a nie trafiłem. Jakbym go trafił, byłem tak w konie trafiłem, nie? To wydaje mi się, że tego klacza bym ugrał, bo typ gdzieś uciekał, tak? O ile wiem, tak. Zobaczcie, on szedł do tego gościa. Gdybym podłożył bombę, no. Czy jakby było BO3, też byśmy wygrali? Nie wiem, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Mieliśmy ogólnie cały map pool ogarnięty, tak? Więc no, nie wiadomo. O Lordzie, czy uważam dobry igl? Dobry igl, no. Lord ogarniał akurat iglowanie. No dobra, mamy 4-4. Teraz na przykład, jak miał takie 4-4 i dużo czasu, bym dał kola, żeby wrócić i od nogą wejść, na przykład, nie? Teraz, jakbym grał. A później, to nie, to jeszcze nie te czasy były, żebym takie kole dawał, nie? Tutaj jakbym zabił Shoxa, pewnie to by było po rundzie, no, bo chłopacy nam fejkowali B teraz, fejkują B i ja miałem tu wyjść, nie? Zobaczcie, miałem tu wyjść i na A wejść. Ale Shox mnie też zaszedł, nie? No i patrzcie, 15-14 jest, tak? 15-14 dla Titan i teraz złoty call idzie, nie? Nie robiliśmy tego ani razu. Mówię, panowie, co my możemy zrobić? Rush B, fake A i rush B, zobaczcie. Fake A i rush B. I moja ekipa wpierdala się B. Ja tu jeszcze chyba w timing wszedłem, tak, tutaj na lurku. Bo ja ogólnie grałem igla i lurka, tak? Ja lurkowałem z igla, nie? Ale to akurat miałem drużynę, która dużo info dawało i też mogłem iglować z lurka, bo dużo ludzi nie potrafi iglować z lurka, tak? Ja akurat lubiłem iglować z lurka, nie? Robak CSGO, co poszło nie tak z tym line-upem z Kingwin? Kiedyś opowiem wam, co poszło nie tak z line-upem. Jeszcze nie teraz. Zobaczcie, jaki movement stary dziad miał. Patrzcie. Ogólnie jak takiego bany hopa zrobiłem, mogłem wychylić, nie? I teraz dogryweczka. I dogryweczka. Tu były dwie dogrywki, nie? Ale przynajmniej ściany cię nie blokowały, jak stałeś przy nich.
O, to jest ten, ta runda, co graliśmy pierwszego fulla, nie? W Tero. Niezły fleczyk. Widać, że ktoś jednak dostaje, nie? I zobaczcie, jaki fake, nie? Sam wybiega Ralen na A i my idziemy B, nie? To był taki fake, no. A czy on wyjdzie? Już nie pamiętam, nie? Ale chyba ten fake nie wyszedł. Bo tu nas kontrowali strasznie. Ten fake nie wyszedł chyba. O, plecy namierzył. 2 na 2, nie ugraliśmy tej rundy chyba. No nie ugraliśmy, nie ugraliśmy. Ciężko było. No dobra, co my tu dalej zrobiliśmy? Ja nie wiem, czy my wszystkich rund w Tero nie przegraliśmy. Teraz zobaczcie, Fulan ma AWP, nie? Fulan ma respa, kupuje AWP i krzela. No u nas każdy grał AWP. Ten co chciał, to grał AWP. To po prostu... Tylko ja miałem też ludzi. Ralen grał, umiał grać z AWP. Fulan potrafi grać z AWP. Ja też wtedy potrafiłem grać z AWP. Pit potrafi grać z AWP. Gruby lepiej, żeby nie łapał, bo się pokaleczył tą bronią, no. To była tragedia. Też chłopaty tutaj za szybko... Ogólnie chyba tu w tej rundzie Fulan dał info, nie? Patrzcie. Zabił typa z krótkiej. My się nie spodziewaliśmy, że jeszcze jedna osoba pod ścianę podbiegnie. I zobaczcie, druga osoba jest na ścianie jeszcze w BS-ie, nie? Jeszcze nam spalili Elkę, nie mogliśmy wyjść. Bo Fulan tam, pamiętam, krzyczał, że ściana jest czysta, nie? Tu 2 na 2, ja pamiętam, jak tego klacza też, ale nie? Ja tak spierdoliłem tego klacza. Kładłem bombę też. Tragedia, tragedia. Strasznie byłem smutny, nie? Po tym klaczu. Od razu head instak, zobaczcie. I tu tak klacza, jak ja wiedziałem, że on wybiegnie przez tego palaka. Ja wiedziałem, że tak ja coś może zrobić. Ja sfejkowałem i zamiast pójść do prawej, to ja do lewej wychylam, nie? Jak taki zjeb totalny. A wiedziałem, że ty przebije, bo fejkowałem, a tak jakoś wyszedłem dziwnie, nie wiem. Ja byłem tak wny na to, co ja zrobiłem, że szok. Fulan enter w najlepszej formie, czy Michu? Jeden i drugi był dobry, no. Z perspektywy teammate'a, tak? No to nie, no to Fulan był lepszym teammate'em niż Michu, tak uważa. No, no tak, no Fulan był lepszym teammate'em. Fulan też potrafi skolować coś czasami, wiecie. Potrafił poprowadzić, ja na przykład mówiłem, mi prowadzenie nie idzie, mówię Fulan koluj, tak? No i Fulan mówi, dobra Bartosz, nie ma sprawy, pokoluję. A co z tego będzie? No, zobaczymy. No i tyle, i on kolował na przykład. Były też takie sytuacje, nie? Tu wyklikany, one tapy. Teraz powrót pod B. Był skrót od nogi. Powracamy pod B. No to był dobry call akurat ode mnie, żeby wrócić pod B, jeśli typy skróciły od nogę. Ale my i tak chyba wchodziliśmy pod dwie osoby, no bo zobaczcie, gościu skrócił od nogę, sprawdził, że nic nie ma i spodziewali się, że B będzie, nie? Więc no też Titan dobrze zagrało tą rundę, że sprawdzili od nogę, nie? Na info. Nie wiem, czy tu 1 na 1 nie było już, bo tu 1 na 3 i prawie to Shox ugrał. Skin, no ten skin był dobry akurat, no. Ja go lubiłem. Ja to nie lubiłem tych wulkanów. Też ogólnie, no Shox się mnie nie spodziewał tu, bo mieli info, że ja w BS-ie byłem, nie? Miał info, że ja w BS-ie byłem od maniaka, a ja poszedłem na górę, nie? No to też się aż tak nie spodziewał, no gdzieś mnie szukał po BS-ie. No i znowu CT, i znowu na kanapkę. Tu urodzony człowiek, nie? Urodzony człowiek na kanapce. Tu też nie wyrzucam granatów, jak zobaczcie, tylko strajfuję sobie też, nie? No ta człowiek o sranie gra, wyrzuca ten granat wtedy, kiedy nie trzeba, nie trzyma tak tych granatów. No też Titan w tej rundzie nic nie zrobiło też dlatego, no bo oni po prostu pod B podeszli, nie? Ta Fulan tam skasował, pamiętam chyba tam... Nie, to nie była ta runda, albo gdzieś runda, gdzie Fulan skasował 4 osoby, jak wchodziły. Tylko nie pamiętam, które. Która to była runda. To rundę przegraliśmy ją. Ta, tą rundę przegraliśmy i te dwa punkty meczowe były dla Titan. Wtedy mieli jeden, teraz dwa. Znowu na szóstkę i na... No i szok skasowany. Gruby w krótkiej też dwóch kasuje. Gruby ogólnie co jak co w tej krótkiej wam powiem, że grał wtedy, nie? Dobrze grał.
Ale właśnie Train to była taka mapa, że bardzo ciężko się grało, nie? Bardzo ciężko się grało tego Traina w CT, dlatego tego Traina w D, ale nie wiem co Valve zmieni, nie? Nie wiem co Valve zmieni, serio. Ja no mówię, no agresja gra na cały czas, my się nie baliśmy, ja się też nie bałem grać agresji. Ogólnie też wam powiem jedną ciekawą rzecz, nie? Zobaczcie czas rundy u góry. Bo wy pewnie też nie pamiętacie, nie? Obejrzymy mecz Navi Javelins z CSL Impact. Jeśli będą mecze jakieś na żywo, to obejrzymy na pewno. Zobaczcie, jaki czas jest. 1.45. Teraz jest runda 1.55, nie? To oni o 10 sekund podwyższyli. Podwyższyli i możesz więcej kampić, nie? No, ja uważam, że lepiej było 1.45, no. Czas bomby był 35 sekund. Bomba w 35 sekund, a na później zmienili na 40, nie? Ale uważam, że bomba też powinna być 40 sekund. No powinna być jednak, nie? Ja ogólnie teraz uważam, że bomba powinna tykać 45 sekund, nie? Ogólnie powinni zwiększyć czas bomby, a ja powiem wam czemu, bo dużo osób nawet pewnie z tej perspektywy nie patrzy. Ogólnie Valve w CS2, ale 45 było na MM-ie tylko, nie? Bo smoki są dłuższe. Właśnie, smoki są dłuższe i ja uważam, że Valve w ogóle tego nie przemyślało. Przecież masz dwa smoki, to 20 sekund masz wyjęte, nie? No to jest chujowe. Oni zrobili dłuższe smoki, tak to działo 15 sekund, teraz około 20 trwa. Bomba jest cały czas tym samym tym, nie? Masz dwa smoki i możesz przytrzymać cały BS, nie? W niektórych przypadkach. Tutaj Pit w ogóle trzy fragi zrobił. Gdzie on te trzy fragi zrobił? On na B, tak, jeden frag, zobaczcie, Pit trzy fragi zrobił, tu sawupę wziął, też jak cofał tam, drugi frag. No Pit dobry był z tej awupy, dobrze grał z tej awupy. On był strasznie pasywnym snajperem ogólnie, ale bardzo dobrze się z nim grało akurat w drużynie. No i następna dogrywka, tak? No, następna dogrywka, widzowie, no. A też od trzech rund fraga nie zdobyłem, a nie, może trzy rundy temu zdobyłem właśnie. Też Ralen dał info, że typ wyskoczył z Elki drugi chyba, patrz, bo Ralen teraz to gra WP Ralen, teraz Ralen gra WP, zobaczcie, nie? Pit mu oddał tą AWP. My normalnie się wymienialiśmy AWP-ami, ten kto miał respa, to wychylał sa WP, Ralen teraz miał respa na Elkę, to wychylił normalnie, nie? Ale tu byłem w szoku, że Gruby, tutaj Gruby mi nie powiedział, czy Gruby czy Pit to był? Pit mi nie powiedział, że kryje właśnie z MTW, nie? To jest pozycja. Nie powiedział właśnie, że kryje z MTW, ale zdobył dwa fragi tam, że byłem w szoku, że typy z od nogi mi wyszły. Ogólnie też widzowie, też wam powiem jedną ciekawą rzecz, bo pewnie dużo ludzi z was nie wie, nie? Kiedyś nie było widać modeli przez ściany, nie? Wiecie o tym, jak jesteście w drużynie, jak jesteście. Więc no to też, ja na przykład byłem bardzo wkurzony, nie, jak to wprowadzili, nie? To, że widać przez ściany wszystko w ogóle, że gdzie twoja osoba, nie? I takiego czegoś nie było kiedyś. No, ty musiałeś na radar patrzeć, gdzie są twoje osoby, gdzie są, nie? Jak mi się współpracowało z Lordem? No dobrze, no z Mariuszem miałem się dobrze. Lubimy do dzisiaj się z Mariuszem. Mariusz spoko osoba. On to boomer jest straszny, to jest dopiero boomer, ja to jeszcze jestem młodzieżowy w miarę, Lordik to jest boomerem strasznym. No teraz wolna runda Titan, Titan już później zaczął grać właśnie wolniej, nie? Już zaczął grać wolniej, bo zobaczyli, że szybka gra, ta agresja od Elki nie wychodzi i fleszyk, patrzcie, palaczek. Przeleci fleszyk czy nie? Nie, tam chyba flesz co nogi poleci, tak mi się wydaje. Nie, tu bez flesza, myślałem, że dam, bo w jakiejś rundzie daję flesza. Jeden, drugi frag. Tu sobie bansuję, kurwa, na tej kanapce, na chillku. No tu Shox, kurwa, mi wyjebał bułę. Może wrócić, widzowie, do tego sensa? 1000 DPI, 1.38, jak myślicie? Tylko, no, ja mam ręka mnie boli od takiego sensa, ja nie mógłbym grać na takim sensie już. To niemożliwe u mnie trochę. Ja musiał zoperować tą cieść nadgarstka, bo mi puchnie ręka i też mnie boli. Lord co teraz robi? No my bez coacha lecieliśmy tu, tak, my tu bez coacha. Większość drużyny ma coacha, a my bez. Nie było tam osób, tu coacha komuśmy wziąć. Jak nikt na gierce się tam nie znał, nie? Teraz, no któraś mam dużego sensa. 1-1 chyba i 2600 DPI. My ogólnie chyba tu 3-0 wygraliśmy i tak była jeszcze jedna dogrywka po tym, nie? Jezu, jak ja się wkurwiłem, że doszło do jeszcze jednej dogrywki, wy nawet sobie sprawy nie zdajecie. Jaki ja byłem na chłopaków, bo złe info dostałem od Grubego.
No 3-0. Tutaj się spodziewaliśmy, że B będzie. Zobaczcie, 3 osoby zaraz są na B. Tu Furlan dobrze chyba na tym właśnie zagrał. W tej rundzie. Nie, Furlan się w Duralen skasował. No i łatwo, no. 21 do 18, 3 punkty meczowe i daliśmy rady, nie? Tutaj znowu fake na A i podejście B. Teraz będziemy podchodzić. Tam smoke jest chyba na B, ale chłopacy chyba przez smoke'a będą się... Czy na nie, na dramy poszli, okej. Okay. Tam jeszcze teraz Ralen fejkuje B, Ralen fejkuje B. I na drabę na łoku schodzimy i chyba będziemy chcieli wybiec, czy nie? Nie, nie chciałem, ja nie wiem co my tu robimy. Chyba zamotaliśmy się jak gówno betoniarce. Dobra, wyrzuciliśmy wszystkie granaty i nic nie zrobiliśmy. Okej, okay, okej, okay, noted, noted. To chuje co tu tak naprawdę, już nie pamiętam. To było z 8 lat temu. Ponad 8. Znaczy nie, ogólnie Lord był w drużynie teraz 5W, ale ich w chuj zrobiła i już nie są w tej organizacji, tak? Był, organizacja ich wbiła, ale trzymają się paczką razem. On tam jest z Tomasem, Joel i tam jakaś Harn chyba i on teraz tam coś kombinuje, nie? Najdłuższy mecz CS-ie nie wiem ile trwał. Już nie? A już się rozeszli. Aż w szoku jestem. Serio. To wyszliśmy na heady, też ta runda była taka bliska, już było 3 na 3. Na dwie awupy grały, nie? Jezu, jak to w tym treningu, jak na dwie awupy ktoś grał, no stary, no nie dało się rundy wygrać w tym tero, nie? Jeśli typy na dwie awupy grały. I znowu jakieś granaty, execute tak zwane. Ale, no ja tu od nogę miałem pójść właśnie, nie? Miałem zaś od nogę, granaty miały pójść na A. Ja miałem zaś od nogę, z od nogi miałem jakiegoś jeszcze coś tam dać granaty. I wtedy draba wychodzi. Ale tam już ekipa się wyjebała szybciej, nie? No bo teraz tak jest, widzowie, no nie masz organizacji, to nikt nie chce miksowo zagrać, nie? I coś powygrywać jeszcze i się dostać gdzieś. No teraz tak jest niestety. Nic nie zrobicie, no. Ta runda powinna być nasza, tu kontakt B graliśmy, nie? I przez smoki wyszliśmy, zobaczcie. Po flashu. Przez smoka wyszliśmy, ja górą poszedłem. To powinien być koniec, nie? Zobaczcie, zobaczcie co tu się stało. I tu mi gruby chwe info dał. On mi powiedział, że typ jest pode mną, zobaczcie. 4 na 2 i my tą rundę przegraliśmy, chociaż mało HP miało dwie osoby. I tu mi gruby powiedział... Że typ jest pode mną, jak ja się na niego, ej, pie tak stół, że chuj. I mówię, co ty, i 3 na 1 Smith wygrał tą rundę, zobaczcie. I tu mi powiedział właśnie, w tym momencie, gruby mi powiedział, że typ jest przy płaskim, tak? Czyli pod nim, no, patrzcie. I ja nie wiem, i on mi potem powiedział, że pomyliło mu się info, on miał powiedzieć chodnik. No i 1 na 3 wygrał, nie? I to mogliśmy przegrać, dostać na Majora. I były takie jaja, że chuj. I znowu dogrywka. Ale my znowu pod B chyba podeszliśmy. No, o ile pamiętam. Chyba znowu pod B podeszliśmy. Czy sfejkowaliśmy TB? Może sfejkowaliśmy TB. No, sam nie wiem co robię. Idę do Elki nagle. O, imprezka, muzyczka, grasy. No, maniak, no, był atakowany cały czas, no. I zobaczcie, to były czasy, kiedy nie było nie słyszałeś jak flesza rzucasz, nie? Nie słyszałeś jak zawleczkę wyrzucasz. To były takie jaja z tym, że... Ale fajnie się grał wtedy tego CS-a. Takich rzeczy zaskakujących grałeś, że nagle flesz leci na... No, na trenie też ile razy ja miałem takie info za pociągiem, nie? Za pociągiem. Tu też dobry fake poszedł w tej rundzie nawet, tak mi się wydaje, bo zabiłem z Elki typa. Smoke między szóstki, smoke na odnogę poleciał chyba. Z małej drabiny. Ja tu sobie coś robiłem. Próbowałem wyciągać jak najwięcej fragów, jakoś za dymę. I chłopacy powiedziałem, dawajcie do mnie chyba w tej rundzie. Tak, powiedziałem, dawajcie do mnie, no. No, ale runda też... Tu typ zaszedł, zobaczcie w ogóle. Furlan wychodzi górą i typ dół skraca, nie? I Furlan jeszcze spojrzał dół po czasie. Nie? Nie spojrzał, kurwa, myślałem, że pokoje sprawdził. No tu czasu nie starczyło, no. Że maniak robotę zrobił z pleców, nie akurat, że zaszedł. W dobrym momencie. O, i awupka. Czy ja tu coś zabiję z awupy?
Jestem ciekaw, czy tutaj zabije sałupy. Człowiek wpatrzony. Typ kucnął, nie zobaczcie, jaki to jest też. Typ tak piknął, patrzcie. Akurat jaki nie fart to był. Nie? Już strzeliłem i nagle kucnął, patrzcie. W głowę. Prawie. Ten mecz ile trwał? No, godzinę, nie? Tak mi się wydaje. Ponad godzinę trwał. Godzinę 30 chyba graliśmy, coś takiego. Nie no, trening był spoko, nie? 22-22. Ale zobaczcie, że my teraz już nie gramy szybko, tylko spowolniliśmy swój styl gry. Gramy wolno, nie? Bo wiedzieliśmy, że szybka gra, no oni już się przyzwyczaili, no. Powinniśmy wygrać w regulaminowym czasie gry, no. A z tymi szybkimi raszami, nie? Zaskakującymi. A tu już musimy grać wolno. Musieliśmy trochę, żeby oni granatów powyrzucali, bo już ciężko było wejść, nie? Oni już wiedzieli, że w pierwsze tempo będą wyrzucać granatów, nie? I długo czekaliśmy, zobaczcie. Bardzo długo czekaliśmy. Z każdą rundą. No ja to nie lubię grać ze skinami ogólnie, no. Tutaj wyszedłem sobie Elką. Szok z dwoma fragami. Typa spaliłem w ogóle, on ogólnie się zjarł, ma biało, zobaczcie, rzuciłem palaka za szóstkę i ma biało, zobaczcie, Smith jaki dostał flesza, nie, z małej draby. I on się cały czas jara, patrzcie, i dopiero mu szedł flesz i zobaczył, że się zjarł. Czy tą rundę Furlan i Pitu grali? Nie, przegrali ją. Tu się licznik zbugował na dole, już na dogrywek nie ma i nie pokazuje więcej fragów. Ale tu typ, ja to tak szybko kasowałem kiedyś w ogóle, nie? Tak szybko kasowałem, a teraz ten stary dziad już... A tu gruby wygrał tą rundę, wygrał tego klacza na maniaka. Maniak pobiegł na mało i na B poszedł, no ale... Znaczy do Elki i na B, ale gruby tam czekał na niego, jak pamiętam. I tą rundę wygraliśmy. Tu kręcę się jak gówniak. I zobaczcie, od razu rotacja w ogóle z pozycji, nie? Żeby zmienić pozycję. Ja teraz już tak nie gram w ogóle, nie? W ogóle tak nie gram. Tak, wiecie, tak pozycyjnie. Nie wracam. Nie ma takiej rzeczy u mnie już. 52 na 30 już miałem, nie? 52 fragi na 30. Nawet jak tyle dogrę, no to i tak jest dużo, nie? No oni próbowali gru... No wybiegali z fleszami, tak? Wiesz, każdy miał taktyki, ale no próbowali nas zaskoczyć, no ale ja byłem królem kanapki, no to gdzie mają kryć, no. A teraz już tak nie gram, no jednak wiecie, no. Jest tak, że inaczej już to człowiek podchodzi do tego, nie? Tu 4 na 3, znaczy 5 na 4 i tu Pit dobre dwa fragi dał na odnodę, zobaczcie. Dwa dobre fragi na odnodę dał, wychylił na heada, kłójczok, znowu wyjebał się ode mnie, no i 53 fragi, nie? 53 na 30. No to był meczyk. To był meczyk, widzowie. Ale ja też mówię, nie? Grałem tak fajnie, rotacyjnie, mądrze. Granatami teraz nawet pomagam, tak? Ale człowiek grał fajnie właśnie. No myślał dużo, nie? Bardzo dużo człowiek myślał.